Brutalny konflikt między Shakirą i Piqué wciąga w to matkę piłkarza. Telenowela związana z rozstaniem Shakiry i Gerarda Piqué prawie każdego dnia przynosi nowy odcinek. W najnowszej odsłonie piosenkarka zaatakowała matkę Piqué w ramach zemsty za to, że ta z otwartymi ramionami powitała w rodzinie nową dziewczynę syna. W jaki sposób Shakira postanowiła uprzykrzyć życie byłej teściowej, która, co wiemy z ostatniej piosenki, wciąż jest jej sąsiadką? W połowie stycznia Shakira opublikowała już drugi utwór, w którym rozlicza się z Gerardem Piqué. Najpierw, w październiku 2022 roku, wypuściła piosenkę Monotonia, w której śpiewała: "Zostawiłeś mnie z powodu swojego narcyzmu i zapomniałeś, kim dla siebie byliśmy". Wtedy jeszcze nie powiedziała wprost, do kogo adresuje swoje słowa. Jednak jej najnowszy hit nie pozostawia już żadnych wątpliwości. Opublikowany w czwartek 12 stycznia rap pochodzi z sesji muzycznej z argentyńskim DJ-em Bizarrapem i nie ma nawet tytułu. A mimo to w niespełna 5 dni zebrał ponad 133 milionów wyświetleń i prawie 8 milionów polubień. Piosenkarka wprost zwraca się w nim do Gerarda Piqué. Jestem warta 22 latki. Zamieniłeś Ferrari na Twingo. Zamieniłeś Rolex na Casio. Dużo trenujesz na siłowni, ale może poćwicz też mózg. Śpiewa Shakira. Nawiązuje w ten sposób do faktu, że Piqué zdradzał ją z młodziutką pracownicą jego firmy Clarą Hill Marty, z którą zresztą się wciąż spotyka. Piqué odpowiedział byłej partnerce w nietypowy sposób i następnego dnia pojawił się publicznie z zegarkiem Casio na nadgarstku. Zaś po mieście jeździł w białym Renault Twingo. W utworze Shakira grzmi także: zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką, prasą u moich drzwi i długiem w urzędzie skarbowym. Otóż jeszcze niedawno rodzice piłkarza, piosenkarki oraz sama para mieszkali na jednej posesji, w trzech domach obok siebie. Jednak po rozstaniu katalońska nieruchomość stała się nie lada problemem. W sierpniu 2022 roku hiszpańskie gazety donosiły, że piosenkarka planuje się odgrodzić od posiadłości rodziców piłkarza. Jak donosi THS Un, oliwy do ognia dolała sama matka Piqué, lekarka Montserrat Bernabeu, która ponoć od razu zaakceptowała nową partnerkę piłkarza. W najnowszej, dość niespodziewanej odsłonie konfliktu, Shakira zaatakowała właśnie Bernabeu. THS Un, powołując się na sąsiadów piosenkarki, donosi, że Shakira na okrągło puszcza swój najnowszy utwór na cały regulator, tak, aby słyszeli go jej sąsiedzi, czyli w tym wypadku była teściowa. Co więcej, hiszpańska gazeta Marca przekazał informację o pojawieniu się na balkonie piosenkarki tajemniczej lalki Wiedźmy. Dziennikarz Marca Rado przekazał, że manekin z długimi siwymi włosami i kapeluszem czarownicy stoi tam, aby straszyć Montserrat. Kilka tygodni temu dostałem cynk, który z początku zignorowałem. Otóż matka Gerarda jest przekonana, że ktoś przeprowadził jakiś mroczny rytuał i ją przeklął, napisał Marc. Dodał, że Bernabeu poprosiła jednego z pracowników Shakiry, aby usunął wiedźmę z balkonu. Ta faktycznie na kilka dni zniknęła, ale wkrótce wróciła na swoje miejsce i dalej spogląda wprost na dom rodziców Piqué. Shakira i Piqué byli w związku od 2011 roku, poznali się podczas kręcenia teledysku do utworu Waka Waka, Tistime for Africa, który był oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w RPA. Mają dwójkę dzieci, 9-letniego Milana i 7-letniego Sasche. W czerwcu 2022 roku para poinformowała o rozstaniu. Źródło: Fakt, Marca, THS Un.